Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałam podziękować bardzo za zaproszenie mnie do udziału w tak interesującym wydarzeniu, zwłaszcza ze względu na fakt, że w Instytucie Medycyny Pracy, który Państwo tutaj widzicie w obrazie z lotu ptaka, od bardzo wielu lat prowadzimy badania dotyczące wpływu pól elektromagnetycznych o bardzo różnych częstotliwościach na zdrowie głównie pracowników, ale ze względu na to, że narażenie to teraz rozszerzyło się nie tylko na pracowników, ale na całe, właściwie całą populację, w związku z tym rozszerzyliśmy również te badania o badania środowiskowe i staramy się ocenić wpływ tych pól elektromagnetycznych o różnych częstotliwościach na różne organy człowieka. Między innymi również zrobiliśmy taką właśnie metaanalizę dotyczącą nowotworów w obrębie głowy. Natomiast my sami osobiście tych badań nie prowadzimy, zresztą niestety w ogóle w Polsce takie badania nie były jeszcze prowadzone, dlatego mój przegląd będzie dotyczył tylko badań publikowanych za granicą. Proszę zwrócić uwagę, że no te pola elektromagnetyczne, które są emitowane przez telefony komórkowe, to jest tylko fragmencik, prawda, tych częstotliwości, z którymi mamy do czynienia. W USA no najczęściej jest to częstotliwość telefonii od 850 do 1900 MHz, w Europie 900-1800. Sieć analogowa, która praktycznie właściwie już chyba nie istnieje, ale jej skutki ciągle jeszcze obserwujemy, to jest 450 MHz. Ze względu na fakt, że to się staje tak powszechne, zaczyna budzić coraz większe zainteresowanie i coraz większe obawy społeczeństwa, bo o działaniu pól elektromagnetycznych wiemy od dawna, ale teraz mamy do czynienia z bardzo specyficznym sposobem tego oddziaływania. To znaczy, pole elektromagnetyczne działa bardzo blisko struktur mózgowych. To jest zupełnie inna ekspozycja niż ekspozycja zawodowa na przykład, gdzie źródło promieniowania było odległe od ciała człowieka. A tutaj mamy właśnie do czynienia z tym bardzo bliskim kontaktem, a czasem bezpośrednim kontaktem. I w związku z tym no, pojawiły się obawy i pojawiły się też w konsekwencji tych obaw badania w kierunku wyjaśnienia tego związku. Pierwsze, bardzo dawno taki sygnał o tym, że to może być niebezpieczne działanie tego pola, pojawiło się w Stanach Zjednoczonych, kiedy to pan David Reynard złożył pozew do sądu, wnioskując, że nowotwór w głowie jego żony był konsekwencją używania przez nią telefonu komórkowego. I to wyzwoliło jakby szereg rozmaitych badań. Te badania są bardzo wielokierunkowe, bo to są zarówno badania na zwierzętach eksperymentalnych, badania komórkowe, badania u ludzi i to też dwa rodzaje badań, badania eksperymentalne i badania epidemiologiczne. O tych wszystkich badaniach nie będę mówić, bo to nie jest przedmiotem dzisiejszego wykładu, natomiast zajmiemy się jednym z rodzajów badań, czyli badaniami epidemiologicznymi. Badania epidemiologiczne uważa się, że są, przepraszam, jeżeli mówię zbyt popularnym językiem, ale nie wszyscy są specjalistami, dlatego chcę przybliżyć. Badania epidemiologiczne na ogół dotyczą nie mechanizmów, tylko dużych grup osób i obserwacji, jakie były ewentualne przyczyna i jaki obserwujemy skutek działania jakiegoś czynnika, w tym wypadku pól elektromagnetycznych. Jaki rodzaj wpływu tych pól elektromagnetycznych w związku z powstawaniem i rozwojem nowotworów możemy się spodziewać? No, możemy się niestety spodziewać wszystkich trzech rodzajów. To znaczy zarówno powstania nowotworu de novo, jak i przyspieszenia już istniejącego nowotworu, przyspieszenia jego rozwoju, ale także zahamowania naturalnego procesu remisji, co jest również no, groźną konsekwencją, bo wiemy, że nasz organizm ma możliwości obrony przed pewnymi skutkami i czynnikami, ale jeżeli ta obrona zostanie zahamowana, to staje się bezbronny.
Jakie typy nowotworów były brane w badaniach pod uwagę? Glejaki, czyli glioma, oponiaki, meningioma, wszystkie nowotwory mózgu analizowane razem, nowotwory gruczołów ślinowych, nerwiak osłonkowy nerwu słuchowego, nerwiak osłonkowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego, nerwiak nerwu twarzowego, czerniak oka. Ponieważ nie każde badanie było poświęcone wszystkim nowotworom, dlatego takie jest rozróżnienie. I proszę zobaczyć, jednym z takich największych badań, które były prowadzone w Europie, właściwie to obejmowały cały świat, partnerzy pochodzili z 13 krajów, nazywało się to Interphone i było sponsorowane w dużej mierze z funduszy Unii Europejskiej. I dlatego się uważało, że jest całkowicie obiektywnym badaniem. W większości wyników publikowanych przez okres kilku lat uzyskiwano wyniki negatywne, to znaczy nie wykazywano związku ekspozycji na pole a używania telefonu komórkowego. Ale ostatnio pojawiają się coraz więcej danych na ten temat, że to ryzyko w tych badaniach jest niedoszacowane co najmniej o 25%. I co się okazało? Okazało się, że końcowy etap, czyli właściwie analizę materiału zebranego, w dużej mierze była sponsorowana przez operatorów sieci komórkowych, telefonii komórkowej. To się podejrzewa, że może być przyczyną właśnie takich wyników. A jakie obiektywne przyczyny leżały u podstaw tego, że no nie mogliśmy tak nie można było tak naprawdę rozstrzygnąć tego związku przyczynowo-skutkowego? No przede wszystkim, żeby uznać, że telefon komórkowy to jest właśnie przyczyna tego nowotworu, trzeba mieć dobrą ocenę tej ekspozycji. A jak było w tych badaniach? No, ocena ekspozycji często była ograniczona na przykład do stosowania telefonu było prawdopodobne albo pewne. No co my wiemy wtedy o tej ekspozycji, prawda? Ograniczona do stwierdzenia faktu posiadania abonamentu telefonicznego. On mógł posiadać, ale go nie używać. Wcale to nie jest przesądzające, prawda? Oceny ekspozycji dokonywano najczęściej poprzez wywiad z osobą chorą. Często ta osoba była w bardzo ciężkim stanie i w związku z tym no, trudno było uzyskać od niej precyzyjne odpowiedzi. A poza tym jakby nas pytano, ile godzin dziennie rozmawiamy, jak często, prawda, jak stosujemy ten telefon, to mimo że jesteśmy zdrowi, niekoniecznie byśmy mieli pełną jasność. A co dopiero osoby chore. Czyli można powiedzieć, że ocena ekspozycji była tu bardzo słabym punktem w tych badaniach. Dokonywano w wielu badaniach podziału na użytkowników telefonów analogowych i cyfrowych. No ale przecież często obecni użytkownicy telefonów cyfrowych używali kiedyś telefonów analogowych. Nie wiadomo, czy skutek obserwowany nie jest wynikiem właśnie tego faktu. Osoby, które korzystały z telefonów bezprzewodowych, w niektórych badaniach były kwalifikowane jako te, które nie korzystały z telefonów komórkowych i były nawet zaliczane do grupy kontrolnej, a w niektórych wypadkach były brane pod uwagę jako osoby eksponowane. I do grupy regularnych użytkowników zaliczano na przykład osoby korzystające z telefonu co najmniej raz w tygodniu i co najmniej od 6 miesięcy. No jaka to jest ekspozycja, prawda? Umowna raczej. Poza tym w kilku badaniach był bardzo krótki okres latencji. To znaczy od zadziałania czynnika do rozpoczęcia procesu nowotworowego, czyli właściwie nie procesu nowotworowego, tylko stwierdzenia istnienia tego nowotworu, było zaledwie kilka lat. A rozwój takiego nowotworu trwa często 20 lat. Czyli jak porównamy u osób, które od 5 lat korzystają z telefonu, to możemy nic nie uzyskać. Żadnego efektu, prawda, nie zaobserwować. Ale za te kolejne lata być może już będziemy mogli to stwierdzić. No i poza tym jedną bardzo ograniczającą również cechą tych badań jest to, że
tak naprawdę tych nowotworów wewnątrzczaszkowych, o czym pan profesor Belmont może powiedzieć również ze swego doświadczenia, w populacji generalnej nie jest tak dużo. To znaczy badania, które są często robione na dość małych grupach. I to jest nieprzekonujące. To nie przekonuje między innymi mocodawców, prawda, twórców prawa, bo uważają, że no to nie jest dowód, jak w kilku przypadkach, powiedzmy, obserwujemy zgodność. Dotychczas, zanim myśmy podjęli się tej metaanalizy, pojawiło się 5 innych metaanaliz, które również nie dały jednoznacznego wyniku. I to jest bardzo ciekawe, bo już wydaje się, że metaanaliza powinna takie wyniki zapewnić, a jednak nie. I teraz wobec tego my podjęliśmy się jednak trudu ponownej metaanalizy. Jakie kryteria musiały spełnić badania, które wzięliśmy do tej metaanalizy? To były oczywiście w języku angielskim, bo niestety, jak mówiłam, polskich badań nie ma. Były to oryginalne badania case control. Niektóre metaanalizy uwzględniały i badania kohortowe, i badania populacyjne, natomiast myśmy wybrali tylko case control, które było publikowane w recenzowanych czasopismach, co powiedzmy gwarantuje nam jakość tych badań. Było obliczone ryzyko, bo w niektórych badaniach nie podawano ryzyka, w związku z tym myśmy też nie mogli tego włączyć do naszej metaanalizy i określona była ekspozycja na pole, bez względu na jej słabości w tej ocenie, tak? No ale nie innych praktycznie badań, gdzie jest ekspozycja obiektywnie oceniona, nie ma. I łącznie do tej metaanalizy włączyliśmy 22 badania. I proszę zobaczyć, jak duże to powstały z tego populacje. Ponad 26 tysięcy przypadków nowotworów w obrębie głowy i 50 tysięcy osób z grupy kontrolnej. Teraz jakbyśmy chcieli porównać nasz wynik z wynikami wcześniejszych metaanaliz, to proszę zobaczyć. Pierwsza metaanaliza w 2006 roku opublikowana. Okres używania telefonu to były tylko 2 do 5 lat. No i tutaj nie wykazano żadnego związku z żadnym z rodzajów nowotworów. Następna już praca, która dotyczyła użytkowników, którzy stosowali ten telefon ponad 10 lat, to już dla glejaka wykazano istotną zależność, ale tylko dla ipsilateralnego sposobu korzystania. Nerwiak nerwu słuchowego, istotna bez względu na to, jak było używane. Natomiast oponiak nie wykazał istotnego związku. Kolejna ekspozycja, proszę zobaczyć, tak narasta jakby istotność w miarę czasu publikacji, czyli tak naprawdę w miarę wydłużania tego okresu stosowania telefonu. Tutaj był obserwowany wyłącznie przypadki glejaka i wykazano istotną zależność. U Myonga wszystkie rodzaje nowotworów i również istotna zależność. I Lewis, również glejak, nerwiak nerwu słuchowego, istotna, ale tylko dla ipsilateralnego umiejscowienia. I tu proszę zobaczyć te istotne, praktycznie wszystkie dotyczyły okresu korzystania z telefonu ponad 10 lat. Nie wszystkie te przeglądowe prace spełniały warunki metaanalizy. Niektóre to były tylko taką analizą zbiorczą albo podsumowaniem, ale z nich wynika też bardzo dużo istotnych wniosków. W ogóle muszę powiedzieć, że Hardel z zespołem, to są Szwedzi, oni chyba najwięcej tych prac zrobili. To było takie interdyscyplinarne grono, w skład którego wchodzili i specjaliści od pól elektromagnetycznych, i specjaliści onkolodzy, i specjaliści zdrowia publicznego. Także bardzo wiele, bardzo istotnych prac właśnie od tego zespołu pochodzi. I proszę zobaczyć, to jest korzystanie z telefonów komórkowych ponad 10 lat i ryzyko glejaka, to już nie jest jeden i coś, to już nie jest 30%, tak? To już
prawie trzykrotnie większe ryzyko w porównaniu z tymi, którzy nie korzystają tak długo z telefonu. Ale jeszcze jedna obserwacja. Oni właśnie wykazali, bo chyba pierwsi wskazali na to, że korzystanie z telefonu bezprzewodowego też nie jest obojętne dla zdrowia. I to, że niektórzy autorzy włączali, prawda, użytkowników telefonów bezprzewodowych do grupy kontrolnej, mogło być przyczyną tych, prawda, braku różnic. No bo i to telefon emitujący pole i to, co prawda telefon bezprzewodowy rzeczywiście mniejsze intensywności emituje, ale emituje i ryzyko jest również podwyższone. I co teraz? To jest ważne w kontekście tego, prawda, przesłania, że dzisiaj zajmujemy się dziećmi w znacznym stopniu. Korzystanie z telefonów komórkowych przed 20 rokiem życia, ryzyko astrocytomy, czyli gwiaździaka, to jest szalenie złośliwy nowotwór, wzrasta pięciokrotnie. To jest naprawdę bardzo niepokojący wynik. Ale korzystanie z telefonu bezprzewodowego przed 20 rokiem życia też nie jest obojętne dla zdrowia, bo ryzyko wzrasta 3-4-krotnie. I teraz bardzo istotną sprawą jest też staż korzystania z telefonu. To już widzieliśmy, że jak tam mamy do 5 lat, to nie widzimy żadnych zależności, ale jak mamy 10 lat, to już widzimy. Ale właśnie również ten sam zespół opracował jakby taki limit 2000 godzin, który, czyli dawka życiowa minut, czyli godzin korzystania z telefonu komórkowego. To dla osób tych korzystających tak długo, intensywnie, w porównaniu z osobami, których dawka życiowa była 1000 godzin, ryzyko było pięciokrotnie dla telefonów analogowych i czterokrotnie prawie dla telefonów cyfrowych. Też taką przeglądową pracę, no jedną z nowszych, z najnowszych opracował zespół Morgana i on uwzględnił badania francuskie. To był taki projekt Serenat prowadzony przez Kuro i współpracowników i publikowany w 2014 roku. To też były badania case control. I jakie wnioski niezwykle ważne, interesujące wyciągnęli ci badacze? Że ryzyko rosło istotnie z wydłużeniem czasu rozmów, czasu dziennego i miesięcznego, a w związku z tym i rocznego, liczbą rozmów w ciągu dnia i skumulowanym czasem rozmów. I tutaj mamy, widzimy jak wraz z przyrostem o każdy rok tego stażu, prawda, komórkowego, wzrasta ryzyko glejaka mózgu. Jakie w związku z tym możemy z tego wyciągnąć wnioski? No przede wszystkim nasza analiza i większość innych metaanaliz, a także te prace oryginalne, które się stały podstawą metaanalizy, i prace przeglądowe ukierunkowane na ocenę tego związku między korzystaniem z telefonów komórkowych a rozwojem nowotworów wewnątrzczaszkowych wskazują, że występuje istotny wzrost ryzyka tych nowotworów u osób, które rozpoczęły regularne korzystanie z telefonów przed 20 rokiem życia, mają długi staż z telefonem komórkowym, rozmawiają często i dużo, i telefon trzymają zawsze z tej samej strony. Czyli to są, te wnioski mogą być bezpośrednim wskazaniem, prawda, dla nas, czego unikać wraz w związku z korzystaniem z telefonów komórkowych, bo musimy z nich korzystać. Teraz jeszcze pan profesor wspomniał, że Jark zakwalifikował to do grupy 2B. W tłumaczeniu polskim to jest grupa czynników przypuszczalnie rakotwórczych. Natomiast obecnie pojawiają się głosy uczonych właśnie, żeby przekwalifikować o grupę wyżej, do grupy 2A, czyli prawdopodobnie rakotwórczych, bo coraz więcej prac wskazuje na to, że jednak takie ryzyko rośnie.
To są takie wskazania, które napisałam, zanim jeszcze dostałam materiały i zobaczyłam, że Państwo już to opublikowali. Dla zbieg, tak, zbieg okoliczności, więc one oczywiście są istotne i ważne. I powiem jeszcze jedno, że szukając danych o nowotworach u dzieci i ich związku z telefonem komórkowym, dopiero rozpoczynają się takie badania. Wiadomo, u dzieci ten staż jest za krótki, żeby taką przyczynowo-skutkowy związek wyłapać. Ale te badania prospektywne, o których mówiliśmy, że one są takie cenne. Założenie kohorty i obserwowanie tej kohorty i śledzenie tych, prawda, intensywności korzystania z telefonu komórkowego u dzieci na pewno przyniosłoby bardzo dużo ważnych wniosków, no, które można potem wykorzystać właśnie między innymi, prawda, w edukacji, bo dzieci, od dzieci trzeba tą edukację i od ich rodziców zaczynać. Wspomnę tylko o takiej reklamie, która kiedyś pokutowała w naszych mediach, jak małe dziecko leżało sobie w łóżeczku i mamusia, zamiast czytać bajkę, położyła telefon komórkowy przy głowie i ta bajka sama się, prawda, toczyła. No to tego zdecydowanie nie polecam. Dziękuję bardzo za uwagę.